turniej na dwóch halach równocześnie. W szkole numer 3 i w szkole numer 2 rywalizuje 8 drużyn, w której będą wyłonione dwa najlepsze zespoły ze szkoły numer 3. Przyjadą tutaj do szkoły numer 2 na finały i będą walczyć właśnie o pierwsze 4 miejsca. Pozostałe z drużyny zostaną uhonorowane nagrodami za udział. Łącznie 16 drużyn rywalizuje. Drużyny przyjechały z Łosi, z Stoklacki, tutaj z Międzyrzeca, Huragan, UKS Dwójka, drużyny z Piszczaca, Siemiatycz, ponadto mamy drużyny z Łosic, Radzyń, Łuków, dużo, z drużyny z trzech województw do nas dotarły drużyny. To roczniki grają? Rocznik 2010 i młodsi. Jak idzie drużyną z Międzyrzeca? Zaczęliśmy jak zwykle ospale, ale w meczu na mecz rozkręcamy się i jest w porządku. Jest w porządku, jeżeli chodzi o halę numer 2. Z tego co wiem, hali numer 3 gorzej sobie troszeczkę radzą, ale najważniejsze dla mnie jako trenera jest to, żeby te dzieciaki miały możliwość rywalizacji. Jak największej spotykały się, mówię, porażka jest oczywiście wliczona w to wszystko, ale mają się cieszyć z gry. I o to właśnie chodzi nam. I tyle. No. Tutaj jak zwykle takie turnieje nie odbyłyby się bez pomocy rzeszy ludzi. Dyrektor Arek Myszka, Konrad Karwowski, radny miasta. Ponadto firma Gerard zasponsorowała słodkości. Almatur, firma z Poznania. Nagrody rzeczowe plus bony na ich usługi. Ponadto mówię, firma De Grasso fundowała pyszną pizzę, którą zawsze już od, bo to już praktycznie piąta edycja turnieju, którą robimy od grudnia, więc dosyć słucham? Tak, o to właśnie chodzi i za to wszystkim właśnie dziękujemy, że możemy korzystać, czy firma Puk jeszcze zasponsorowała nam ten turniej, więc naprawdę bardzo dużo. Dla najlepszych zawodników jest dużo nagród, bardzo dużo nagród. Po nagrody indywidualne w postaci medali, pucharów dla drużyn, a także nagrody indywidualne, w których zawsze coś jest plus coś słodkiego się jeszcze znajdzie. Będą wybierani królowie strzelców każdej drużyny, najlepszy zawodnik każdej drużyny. Ponadto w tych dwóch halach będzie podzielone na takie jakby trzy grupy. I będą wybierani najlepszy zawodnik, obrońca i bramkarz. Najlepszy obrońca, zawodnik, bramkarz w hali numer 2. A ponadto jeszcze w tym finale czteroosobowym tak samo. Żeby jak najwięcej dzieci mogły zostać nagrodzone za swoją pracę, którą wykonują. Za to, że mogą rywalizować, pograć, pokazać się z najlepszej strony. I o to nam chodzi. Żeby każdy wrócił zadowolony, uśmiechnięty i pamiętał, że w Międzyrzecu są fajne turnieje, fajna atmosfera. I do tego dążymy. Thank you.